Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak samo jak tydzień temu, zajmiemy się autoterapią, natomiast kompletnie zmienimy obszar naszego zainteresowania i będzie to klatka piersiowa, a dokładnie praca nakierowana na górne żebra i górny otwór klatki piersiowej. Będzie to fajne uzupełnienie ćwiczenia do domu i końca terapii. W przypadku, kiedy pracujemy z pierwszym żebrem, z mięśniem piersiowym, mamy ogólnie podrażnienie struktur nerwonaczniowych w okolicy górnego otworu klatki piersiowej, bądź przychodzi nas pacjent i my na przykład widzimy, że on bardzo fajnie pracuje brzuchem, ale klatka piersiowa sztywna. Więc żeby poprawić jeszcze tutaj to funkcjonowanie tej klatki piersiowej, zrobimy sobie ćwiczenie, które będzie wspomagało pracę pierwszych żeber i likwidowało napięcie właśnie w okolicy przyczepu żeber do rękojeści mostka i ogólnie zwiększało pojemność klatki piersiowej, więc na pewno przyda Wam się w Waszej terapii, gdyż problemy z górnym otworem klatki piersiowej zdarzają się bardzo często. Ćwiczenie będzie polegało na tym, że próbujemy zmniejszyć tutaj ruchomość dolnych żeber. Angażując, że są górne żebra, że my zabieramy tutaj ten oddech. Pacjent angażuje rękojeść mięska, rękojeść mostka, pierwsze, drugie żebro, trzecie żebro, czyli te górne żebra, przez co my przez zwiększone ciśnienie postaramy się rozluźnić tutaj okolice właśnie górnych żeber, zmniejszając napięcie właśnie w tej okolicy, likwidując wszystkie podrażenia struktur nerwonaczeniowych. Bardzo fajne ćwiczenie uzupełniające naszą pracę rekrutyczną, którą możemy zrobić już w gabinecie, ale też pacjent bardzo w prosty sposób jest w stanie powtórzyć to w domu i oczywiście powtarzać dzień w dzień, gdzie dolegliwości i problem będzie występował. Do naszego ćwiczenia wykorzystamy zwykłego paska. Co prawda moglibyśmy zrobić to wykorzystując pasy terapii manualnej, ale warto wzywać pacjentom na sprzętach, które sami mają w domu i są łatwo dostępne, więc ja wykorzystuję zawsze swój pasek. Ćwiczenie Poznań Niedawno jest naprawdę bardzo fajne, proste, skuteczne, czyli to, co przede wszystkim lubię i to, co lubią moi pacjenci. Żeby nie zastanawiać się bardzo długo nad techniką wykonywania ćwiczenia, a żeby można było w prosty sposób wziąć jakieś narzędzia albo niewrażliwego narzędzia i wykonać po prostu proste ćwiczenie kilka razy dziennie, gdyż to rzeczywiście ma największy sens. I teraz tak, przez pasek ograniczy sobie ruchomość dolnych żeber. Może być, że teraz wpłyniemy na przepony, gdyż zmniejszymy trochę jej, skrócimy trochę jej przyczepy, przez to też spowodujemy, że w dłuższej perspektywie czasu ona się trochę nam rozluźni, więc ogólnie fajnie. Prosimy pacjenta, żeby podniósł klatkę piersiową i ja ten pasek będę zaciskał pod wyrostkiem mięczykowatym. Czyli rozwiązujemy sobie wyrostek mięczykowaty i ten pasek będzie przychodził pod wyrostkiem mięczykowatym, przez co zmniejszy nam ruchomość tych żeber przykładając się do chrząstki, żeber rzekomych i będzie angażował jedynie górne żebra. Na początku prosimy pacjenta, żeby zrobił kilka głębokich wdechów i wydechów, angażując klatkę piersiową. Niech zobaczy, jak ten oddech wygląda, po to, żeby mógł porównać ewentualnie ten swój oddech po ćwiczeniu z tym oddechem po ćwiczeniu. OK? I przy drugim czy trzecim wdechu proszę pacjenta, żeby zrobił maksymalny wydech. Maksymalnie wszystko wydychasz, 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 wydychasz jeszcze. Ja w tym momencie blokuję tą ruchomość i proszę pacjenta, żeby oddychał rękojeścią mostka tutaj głęboko górnymi żebrami. Dolne żebra prawie że nie pracują. OK. My to trzymamy. Głęboki wdech. Tych wdechów nie będzie zbyt dużo. Przynajmniej na początku, dlatego że nie chcę, żeby pacjent się zhiperwentylował. Głęboko, głęboko, głęboko. OK. Angażujemy klatkę piersiową. Po ćwiczeniu będziemy mogli zobaczyć też przekrwienie w tej górnej części mostka, co będzie świadczyło o tym, o dopływie znacznym krwi i rozluźniętych tkanek. OK. I wydech. I po kilku oddechach puszczą i to zajmą głęboki wdech. Prawdopodobnie zobaczycie też różnicę, że pacjent jest w stanie wykonać dużo większy wdech i jest to dużo łatwiejsze dla niego. Na początku proponuję 5 wdechów, a tak żeby się pacjent nie przyperwentylował, później spokojnie tych wdechów może być 10. Bardzo proste ćwiczenie do zrobienia kilka razy dziennie, chwytamy pasek i pracujemy. Co prawda moglibyśmy zrobić to też rękoma, zmniejszając wdech, na wydechu pojemność klatki piersiowej, wydech, 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 większy wydech, większy, większy wydech i głęboki wdech. I jeszcze u niewielkich osób jesteście w stanie to zrobić,
Dlatego jest oczywiście im większa osoba, im te klatka piersiowa większa, to będzie oczywiście mniej, będzie wymagało to dużej siły, więc kobietom terapeutom będzie ciężko, natomiast można też takie ćwiczenie wykonywać, jednak z paskiem jest dużo prościej. Jeśli chodzi o autoterapię, sytuacja jest równie prosta. Podkładamy sobie paseczek pod rozdech mięczego rotę. Ok, kilka wdechów kontrolnych. Maksymalny wydech. Blokada. Jedna kamera jest właśnie mocna. Tak jak widzicie, ćwiczenie bardzo proste. Ja już głównie nie wrzuciłem go do swojej tutaj listy ćwiczeń, które dajemy pacjentom do domu w sytuacjach ogólnego otworu klatki piersiowej i samej klatki piersiowej. Są to problemy na przykład właśnie TOS. Są to problemy ciśnienia garstka, bądź jakieś systemu ciągłych zależne na otworzeniu tej klatki piersiowej struktur, które mogą podrażniać czy naczynia, czy nerwy unerwiające nam kończynę górną. Dodatkowo jeszcze warto ten oddech sobie poprawiać, dlatego że dużo osób ma problemy z oddechem, stąd często różne inne problemy w ich życiu. Nie tylko klatki piersiowej, ale ogólnie problemy bólowe, problemy narządu ruchu. Jak robicie to ćwiczenie, to warto też ułożyć sobie rękę na czy swoją, czy jak jesteście terapeutą, to na pacjencie w okolicy rękojeści mostka i prosi pana, żeby właśnie kierował oddech w to miejsce, żeby to właśnie ta praca była przede wszystkim tymi górnymi żebrami. Mam nadzieję, że to ćwiczenie wam się przyda w waszej praktyce terapeutycznej i do pracy ze sobą. Dzięki wielkie za oglądanie, za uwagę i do zobaczenia w następnym tygodniu.